Oficjalnie wiemy, że e, trener ma oferty zagraniczne, a Ty dostałeś jakieś zapytania transferowe w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach? Owszem, skłamałbym, jakbym powiedział, że, że mm, nie rozmawia się na te tematy, aczkolwiek za dużo Wam nie powiem. A ile nam powiesz w takim razie? Czy, bo są pogłoski, że Rainer Lewen na przykład jest Tobą zainteresowany. To jest prawda, czy nie? Powiem tyle, nie narzekam na propozycje i oferty i tyle. Z zagranicy czy, czy z Polski również się pojawiają? Z zagranicy oraz z Polski również. Okej, okay, z Polski, czyli pewnie Wiwe Kielce było tobą zainteresowane swego czasu, tak? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. A ty masz jakiś wymarzony kierunek, w którym chciałbyś podążyć? Jakiś wymarzony kraj, w którym chciałbyś zamieszkać? Eee... Jasne, no jako, jako ten młody zawodnik tak naprawdę wszystko się dzieje bardzo szybko. I, I gdy siedziałem, tak naprawdę jeszcze rok temu, nigdy w życiu bym nie, nie powiedział, że tak szybko zacznie się to rozwijać, że moją osobą będą się interesowały aż takie kluby. E, aczkolwiek jest to fajne, że, że ludzie to doceniają, że ludzie to widzą, że, że te moje starania, że bardzo ciężko e, trenuję. I, I przykładam do, do wielu rzeczy dużą uwagę. Wiem, że Twoja narzeczona lubi Barcelonę. Lubi, lubi te klimaty, ale myślę, że każda z kobiet w tych, w tych miejscach, gdzie jest no, ta temperatura i ten klimat, jest troszeczkę inny niż w Polsce, wolałaby tak naprawdę w tym kierunku zmierzać. Ty też pewnie wolałbyś przenieść się z Płocka do Barcelony, gdybyś miał taką możliwość? Owszem, e, wolałbym, e, aczkolwiek nie zaprzeczam, że takiej możliwości nie ma. Nie zaprzeczasz, że Barcelona nie jest tobą zupełnie zainteresowana. Tak, zgadza się. Ten brązowy medal Mistrzostw Świata bardzo rozbudza twoje e, apetyty przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Europy, które odbędą się tutaj w Polsce? O, zdecydowanie tak. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak wszystkim wiadomo. E, My tak naprawdę w tym momencie e, oczywiście zawsze wierzyliśmy we własne umiejętności, ale teraz ten brązowy medal na pewno e, zdecydowanie nam pomoże e, uwierzyć w siebie, uwierzyć we własne możliwości. I teraz już dobrze wiemy, że tak naprawdę możemy wygrać z każdym i możemy równie dobrze przegrać z każdym. Spodziewasz się, że po tych mistrzostwach Europy, które odbędą się za rok tutaj w Polsce, znacznie wzrośnie poziom zainteresowania piłką ręczną w naszym kraju? Bo na razie to wygląda w ten sposób, że ludzie interesują się piłką ręczną w czasie, kiedy jest turniej, są mistrzostwa świata lub Europy, oglądają je przez 2-3 tygodnie, a później zapominają o piłce ręcznej, i to masowe zainteresowanie nie przekłada się na zainteresowanie piłką klubową. Rzeczywiście jest e, grupa ludzi, e, już tak jak wcześniej już rozmawialiśmy. Ten wzrost e, e, zainteresowania się piłką ręczną dopiero jest w e, miesiącu styczniu bądź e, lutym. Aczkolwiek myślę, że Mistrzostwa Europy w Polsce przyciągną e, olbrzymie, olbrzymie liczby, liczby kibiców, i to wsparcie e, teraz już jest bardzo duże, a będzie jeszcze większe. Musimy powoli kończyć, bo spieszysz się do Płocka na trening. Powiedz na koniec, jeszcze, jakie jest twoje największe sportowe marzenie. No zdecydowanie powtórzyć sukces e, siatkarzy i zdobyć złoty medal u siebie na Mistrzostwach Europy. Kamil Syprzak, brązowy medalista mistrzostw świata w piłce ręcznej i miejmy nadzieję w przyszłym roku mistrz Europy w piłce ręcznej był naszym rozmówcą w programie Sektor Gości. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i za wizytę w naszym studiu. Dziękuję również, By było mi bardzo miło.